Hej. Po tym jak Napoleon narobił niezłego bajzlu w Europie, trzeba było ustanowić nowy porządek świata. A nowy porządek świata miał zostać ustanowiony na spotkaniu władców w Wiedniu w 1815 roku. To wydarzenie jest znane jako Kongres Wiedeński i miał ustawić nowe losy świata po wojnach napoleońskich. Chciałbym się, tutaj nie będzie jakiś specjalnie długi odcinek, ale chciałbym się skupić na tym, co zostało ustanowione na tym kongresie. Więc kto brał w nim udział? Formalnie w samym kongresie brało udział 16 państw, przedstawiciele 16 państw. A to naprawdę decydowali przedstawicieli Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Prus i Rosji. To są te pięć państw. Ma też wspomnieć, że na Kongresie Wiedeńskim był także Radomir Czartoryski, raczej on ubiegał się o stworzenie Królestwa Polskiego, ale o tym potem. Więc kilka podstawowych rzeczy, które zostały ustalone na Kongresie Wiedeńskim. Restauracja, czyli przywrócono dawne dynastie obalone w czasie wojen napoleońskich. Właśnie proces restauracji odbywał się we Francji, w państwach włoskich i w Hiszpanii głównie. Oraz doszło tutaj do legitymizmu, w sensie ustanowienia legitymizmu, czyli władcy, który władza jakimś państwem, że ono jest święta i nienaruszalna. I co najważniejsze, doszło do powstania dla świata i także Polski. Było dość ważne, że ustanowiono tam święte przymierze. Czym było święte przymierze? Święte przymierze było sojuszem, paktem, który zobowiązywał do tego, że państwa będą zwalczać i pomagać w zwalczaniu jakichkolwiek ruchów rewolucyjnych czy niepodległościowych. Do Świętego Przymierza przystąpiło wiele państw, głównie Prusy, Rosja i Austria, chyba z wiadomych powodów, a także Francja. Ale nie przystąpiły do niego chociażby Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i państwo kościelne. Doszło także do zmian granic na mapie. Na miejsce stworzonego przez Napoleona Związku Reńskiego, bo w czasie wojen napoleońskich państwa niemieckie zostały złączone pod Związkiem Reńskim, powstał Związek Niemiecki, gdzie Prusja i Austria walczyły między sobą o dominację. A sam Kongres Wiedeński został przerwany przez krótki czas, przez tak zwane stronni Napoleona. Ponieważ po przegraniu tych wojnach napoleońskich Napoleon został, w sensie Napoleon abdykował, został wysłany na wyspę Elbę. Ale później z niej uciekł i przez te właśnie 100 dni wkroczył do Paryża, przejął znowu władzę, był się cesarzem i stoczył bitwę z wojskami stacjonującymi pod Waterloo, którą dla niego niestety przegrał. To tyle, jeśli chodzi o tą bardziej światową, ogólną sprawę, jeśli chodzi o Kongres Wiedeński. Ale co się działo na naszych ziemiach? Nie zwraca się tutaj uwagi na to dopełnienie, ale no właśnie, co się działo? Samo Księstwo Warszawskie znajdowało się pod okupacją Rosji. Decyzją Kongresu Wiedeńskiego stwierdzono, w sensie decyzją Kongresu Wiedeńskiego Księstwo Warszawskie przestało istnieć i zostało podzielone. Wielkopolska została przekształcona w Wielkie Księstwo Poznańskie, czyli autonomiczny byt, w którym chociażby był polski jako drugi język urzędowy,
którym formalnie rządził nim namiestnik, a także otwierano polski, zgadzano się otwierać polskie instytucje. Wydarto z Krakowem, z okolicami, wolne miasto Kraków, inaczej Rzeczpospolitą Krakowską, którym stacjonowały wszystkie, którym nad, które były pod protektoratem trzech państw zaborczych. Wiem, to nie jest zbyt fajne, jak nasze się jąk albo coś tam powiem źle, ale chodzi o to, że nagrywam to po prostu na żywioł. O to chodzi. A z reszty, czyli tutaj to zielone, jasno-zielone, to powstało z tego Królestwo Polskie, czyli swego rodzaju oddzielny byt państwowy połączony Unią Personalną z Rosją. Jakby ktoś nie wiedział, Unia Personalna jest wtedy, kiedy oba państwa są niezależnymi bytami państwowymi, ale mają jednego wspólnego władcę i są w jakiś sposób od siebie zależne. Więc to się stało z ziemiami polskimi. Więcej o tym wam opowiem właśnie o odcinku dedykowanym Wielkim Księstwie Poznańskim, Wolnym Mieście Krakowie, później powiem sobie o Królestwie Polskim i o Powstaniu Listopadowym. Ej.